STS otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień tego wieczoru, rozdania nagród Polish Gaming Aces. Jak pan się czuje w imieniu reprezentanta firmy STS? Jestem niezmiernie zaszczycony z racji tego, że w ogóle pierwszy raz taka inicjatywa w Polsce. I przed chwilą mówiłem redaktorowi Akimowowi, że chciałbym, żeby było to kontynuowane, bo rzeczywiście pomysł jest przedni i warto iść śladem państw zagranicznych, Wielkiej Brytanii czy Malty, gdzie tego typu wydarzenia są organizowane. Natomiast no, z samej nagrody nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumny i zaszczycony. Czy spodziewał się pan, że uda się jednego wieczoru zgromadzić tak wiele osób z branży rozrywkowej właśnie tutaj w Polsce? Liczyłem na to, że będzie duże zainteresowanie z uwagi właśnie na dość duże zaangażowanie w medialne pana Maćka, natomiast nie sądziłem, że aż tak dużo osób przyjdzie. Ponieważ STS otrzymał jedną z najważniejszych wyróżnień, jakie są plany STS na ten kolejny rok? Plany są takie jak co roku, czyli być ciągle liderem rynku. Obecnie posiadamy prawie 50% udziału w rynku, mimo iż nadal z roku na rok ilość spółek przybywa, tych firm bukmacherskich. Dlatego też no, będziemy kontynuowali nasz sukces, nasz wzrost zarówno w obrotach, jak i ilości obsługiwanych firm. I mówię tu oczywiście tylko i wyłącznie o rynku polskim, natomiast tak jak już wcześniej podkreślałem, prowadzimy obecnie ekspansję na rynki zachodnie. Jesteśmy obecni w większości państw świata i z tego też bardzo się cieszymy, szczycimy i będziemy jak najwięcej starań podejmować, żeby ten biznes, żeby ten nasz brand był rozpoznawalny w całym świecie, a nie tylko w Polsce. Ja tego panu życzę w takim razie i pana firmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.